Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na Osobnik Polska. Dzień pierwszy, wstęp do chmury. Ja nazywam się Łukasz Panusz i jestem Senior Solutions Architektem ze strony AWS. Na co dzień moim zadaniem jest wspieranie klientów i zespołów deweloperskich w ich przygodzie z chmurą. Jednak w tym tygodniu razem z moimi koleżankami i kolegami postaram się przybliżyć Wam wszystkie tajniki chmury. Tak więc dzisiaj przejdziemy sobie przez podstawowe zagadnienia i nomenklaturę, którą każdy powinien znać. W dniu jutrzejszym będziecie mogli to wykorzystać, obserwując, w jaki sposób można zbudować współczesne aplikacje w oparciu o środowisko AWS. Dzień trzeci to bezpieczeństwo. Jak wykorzystywać automatyczne narzędzia do monitorowania, wykrywania i zapobiegania atakom na tym gruncie. Dzień czwarty. Machine learning, kontenery, serverless. Współczesne technologie na pożytek naszych projektów. Czyli co na tym gruncie AWS ma do zaoferowania i jak z tego korzystać. Dzień piąty to zwieńczenie. W jaki sposób można się uczyć i przystępować do certyfikacji AWS. To jest to, co czeka Was w tym tygodniu. Ja z kolei na dzisiaj w ramach wstępu do AWS-u przygotowałem dla Was tak naprawdę sesję podzieloną na trzy części. W pierwszej części zastanowimy się, w jaki sposób patrzeć na cloud, czyli chmurę, i w jaki sposób patrzeć na to, co nam dostarcza i oferuje. W drugiej części dzisiejszego spotkania popatrzymy, jaka jest minimalna wiedza i podstawowe pojęcia związane z chmurą, tak żeby każdy z Was mógł się płynnie po tym temacie poruszać. Na koniec postaram się Wam zaprezentować prostotę usług AWS-u w oparciu o kilka podstawowych przejść przez konsolę AWS. Tak więc zaczynamy. Każdy z Was miał na pewno okazję czytać, rozmawiać i słyszeć różne opinie na temat chmury. I oczywiście chmura nie jest niczym nowym na rynku. Każdy jest zaznajomiony z nią mniej lub bardziej. Jednak to, co jest istotne, to to, czego nie powinno się tak naprawdę mówić o chmurze albo w jaki sposób jej traktować, ponieważ zawężamy sobie wtedy bardzo widocznie to, co możemy z niej wyjąć i uzyskać. I oto nie powinniśmy myśleć o chmurze tylko jak o zasobach, które ktoś nam wypożycza, o innym rodzaju hostingu, ponieważ to jest o wiele więcej. W ramach tych zasobów tak naprawdę dostajemy możliwość doskonale elastycznego podejścia do naszych rozwiązań. Jeżeli coś nam się nie podoba, coś przestaje nam wystarczać, możemy to bez problemu zmienić. To też powoduje uzyskanie pewnej zwinności w dostosowywaniu rozwiązań do biznesu albo do bieżących trendów na rynku. Nie jesteśmy już dłużej zobligowani długoterminowymi kontraktami do tego, żeby używać naszych serwerów, co powoduje, że możemy iść z duchem czasu i używać dokładnie tyle i tego, czego potrzebujemy. Co powoduje, że nasze koszty też diametralnie się zmieniają. Zamiast planować, jakich zasobów będziemy potrzebować, możemy śmiało podejść do tego zagadnienia płynnie. Przyjąć pewne założenia na początku projektu dotyczące tego, tak naprawdę ile będziemy mieli zużycia i jak to zużycie będzie rosło w czasie. A nasz rachunek na koniec miesiąca będzie odzwierciedlał tylko i wyłącznie realne zużycia, czyli nie będziemy marnować zasobów. To jest właśnie ta elastyczność, czyli płacimy tylko za to, co używamy. Na koniec mamy kilka świetnych narzędzi do kontroli, czy to budżety, czy to alarmy. W każdej chwili AWS daje nam możliwość monitorowania tego, co się dzieje z naszymi wydatkami na koncie i również ich optymalizacji. Na koniec musimy dotknąć obszaru maintenance'u. Maintenance jest, czyli utrzymanie, jest tym obszarem, który pochłania zazwyczaj bardzo dużo czasu. Wraz z wzrostem skomplikowania projektów robi się też ciężej z czasem na ich utrzymanie. W przypadku chmury znowu dostajemy narzędzia do automatyzacji, monitoringu, automatycznego skalowania i innych mechanizmów, które pozwalają nam ten czas zaoszczędzić.
Tak zaoszczędzony czas możemy przeznaczyć na innowacje, czyli eksplorację i eksperymentowanie z nowymi rozwiązaniami i usługami, które są udostępniane w ramach naszej platformy, a oprócz tego możemy się skupić dużo bardziej na bezpieczeństwie. To wszystko razem zebrane powoduje, że w mojej głowie zawsze dźwięczy jedna zasadnicza definicja chmury. Mianowicie jest to platforma, która przez internet pozwala nam szybko budować innowacyjne i skalowalne rozwiązania, tak naprawdę za procent oryginalnego kosztu. Tak więc, czemu z tego nie korzystać? Mając te podstawy w głowie, tak naprawdę dochodzimy do kolejnej rzeczy – skali. Biorąc pod uwagę zasięg globalny AWS-u, trzeba zdać sobie sprawę, w jak wielu miejscach AWS ma swoją infrastrukturę i w jaki sposób my jako klienci możemy z niej korzystać. Oto mapa obecnej globalnej infrastruktury AWS-u. Niebieskimi kółkami oznaczono tutaj regiony. Jak widzicie, w każdej części świata znajduje się jakiś region AWS-u. Pomarańczowe kółka odzwierciedlają te, które są w planach, czyli będą w jakiejś niedalekiej przyszłości udostępnione do użytku publicznego. Cały czas ta globalna infrastruktura się rozwija. Istotne mi jest już na tym etapie zdać sobie sprawę z tego, czym tak naprawdę jest region. Więc jeżeli myślimy o regionach, od razu powinno nam przyjść do głowy, że jest to lokacja geograficzna gdzieś na świecie, zgodnie z tą mapą. W ramach tej geograficznej lokalizacji mamy klaster centrów danych, który występuje w tym regionie. I ten klaster danych tak naprawdę posiada niezależne zasoby, jeżeli chodzi o zasilanie, networking, hardware, od pozostałych regionów. Nie współdzieli niczego, z innymi regionami jest jedynie połączony wewnętrzną siecią AWS-u. Tak więc jeszcze raz, jeżeli myślicie o regionie, jest to lokalizacja geograficzna, w której znajduje się cluster data centers. Więc zejdźmy poziom niżej. Obecnie w AWS-ie tych regionów mamy 25. Co znajduje się w regionie? W regionie, weźmy na przykład Frankfurt, mamy do czynienia z czymś, co się nazywa Availability Zones. Availability Zones to nic innego jak jednostka logiczna grupująca data centers. W ramach takiej jednostki grupy Availability Zone może występować jedno lub więcej data centers. Czyli tutaj we Frankfurcie, czytając, że mamy 3 Availability Zones dostępne, tak naprawdę już na dzień dobry możemy sobie pomyśleć, że mamy minimum 3 niezależne data centers. Tak, niezależne. Ponieważ każde z tych data centers jest tak naprawdę w osobnym budynku, posiada niezależne zasilanie, niezależną sieć i inne systemy w taki sposób, żeby zapewnić niezależność i trwałość rozwiązania w ramach regionu. Oczywiście Availability Zones są umieszczone i te data centers w obrębie nich są umieszczone w taki sposób, żeby połączenie pomiędzy nimi było ultra szybkie, oczywiście po wewnętrznej sieci AWS-u. Z reguły data centers są wystawiane do 100 km od siebie. Tak więc mamy już koncept regionów, Availability Zones. Availability Zones w chwili obecnej mamy 80 na całym świecie w ramach regionów, które widzieliście na poprzednim slajdzie. Z istotnych rzeczy w globalnej infrastrukturze warto też jeszcze wspomnieć o kilku aspektach. Oprócz regionów i Availability Zones mamy jeszcze coś, co się nazywa Edge Locations. Edge Location to też jest centrum danych AWS-u, ale niedostępna bezpośrednio dla klientów z konsoli. Czyli nie możemy ich wybrać jako miejsce docelowe do hostowania naszych aplikacji. Niemniej jednak klienci mogą przez te Edge Locations komunikować się z naszą platformą, dzięki czemu docieramy do nich zdecydowanie szybciej. I tak oto dzięki takiemu pokryciu w chwili obecnej AWS jest dostępny w ponad 245 krajach i terytoriach. Oprócz tego na całym świecie mamy ponad 230 tak zwanych popów, czyli punktów obecności, dzięki którym możemy skalować rozwiązania i docierać w każdy zakątek globu.
Na końcu wszystkie te jednostki, wszystkie te data centers, regiony są połączone ze sobą ultraszybką siecią, która ma za zadanie ułatwiać nam skalowanie globalne i docieranie do naszych użytkowników, niezależnie od tego, gdzie są, tak szybko jak się da. Oczywiście na tym etapie, mając mnogość tych informacji, można się zastanawiać, no dobra, to jak wybrać region? Tutaj zazwyczaj razem z kolegami doradzamy taką krótką ścieżkę, w której trzeba się zastanowić nad czterema aspektami. Po pierwsze, jakie zobowiązania prawne dotyczące przetrzymywania danych czy naszego biznesu trzymają nas w zadanym regionie? Czy jest to, nie wiem, prawo finansowe i konieczność przetrzymywania danych na terenie Europy? Czy jakiekolwiek inne zobowiązanie? To jest pierwsza rzecz, na którą trzeba sobie odpowiedzieć. W drugim kroku należy sobie zrobić tak naprawdę mapę swoich klientów. Oczywistym jest, że jeżeli mamy klientów w Stanach, to nie będziemy hostować naszego rozwiązania w Europie, bo nie miałoby to najmniejszego sensu. Chcemy być jak najbliżej naszych użytkowników końcowych. Trzecim aspektem jest dostępność usług. Pomimo tego, że AWS bardzo dynamicznie rośnie, jeżeli chodzi o dostępność usług i staramy się czym prędzej je wdrażać we wszystkich regionach, są regiony, które na te usługi niestety czekają trochę dłużej, co powoduje, że w ramach projektowania rozwiązań może się okazać, że ta usługa albo ten feature, który chcecie zaadoptować, jeszcze nie jest dostępny w regionie, w którym właśnie rezydujecie. Na koniec oczywiście koszt. Pomiędzy regionami koszt usług się różni. Jest to uwarunkowane różnymi czynnikami, niemniej jednak warto zdawać sobie z tego sprawę. Po przejściu tej ścieżki gwarantuję Wam, będziecie w stanie jednoznacznie odpowiedzieć, który z regionów będzie dla Was najlepszy. Tak więc, zbierając to wszystko razem, powinniśmy sobie zadać pytanie, no dobrze, to jak mam zacząć budować w chmurze? Żeby zilustrować Wam sposób podejścia do budowania i jakich usług należy użyć, posłuchajmy się prostym przykładem. Załóżmy, że chcemy sobie stworzyć platformę w chmurze, która ma jakąś stronę internetową, dzięki której użytkownicy mogą do nas zajrzeć i coś zrobić. Nie wiem, obejrzeć nasz blog na temat podróży i ściągnąć zdjęcia. Zarejestrować się do naszej mailing listy, ponieważ oferujemy im unikatowy wgląd w przemyślenia i rozwiązania technologiczne. Oprócz strony głównej przydałoby się też mieć jakiś serwer. Serwer, który będzie miał logikę biznesową, będzie wiedział, jak obsłużyć użytkowników, może ich uwierzytelnić, może obsłużyć ich płatności. Na koniec szkoda, żeby ten serwer przetrzymywał wszystkie dane. Warto, żeby dane typu obrazki, statyczny content też znalazły swoje miejsce gdzieś w chmurze. Tutaj z pomocą przychodzi nam storage. Biorąc pod uwagę, że te trzy warstwy się ze sobą powinny komunikować, w tą i z powrotem zwracając wartość dla użytkownika, musimy jakoś zaprojektować rozwiązanie w chmurze. Pojawia się naturalne pytanie, gdzie zacząć? Może zacznijmy od tego, w jaki sposób w ogóle wchodzimy do chmury. Dostęp do AWS-u jest tak naprawdę możliwy z trzech poziomów. Po pierwsze, przez stronę internetową mamy portal, który się nazywa AWS Management Console, centralne miejsce, z którego możemy w sposób graficzny zarządzać wszystkimi usługami i ich konfiguracją, monitoringiem, logowaniem i nie tylko. Oprócz tego udostępniamy dla bardziej zaawansowanych administratorów albo w celu automatyzacji CLI, czyli Command Line Interface, dostęp konsolowy, agentów pod różne systemy operacyjne, dzięki którym możemy w taki sam sposób korzystać z chmury, tylko poprzez API. Na koniec, jeżeli chcemy budować aplikacje, które są chmurowo-natywne, AWS udostępnia SDK pod większość współczesnych języków i platform programowania, co powoduje, że integracja z usługami jest lekka i przyjemna, bo korzystamy z gotowych metod, które były już wielokrotnie testowane. Otwierając AWS Management Console,
pojawia nam się taki widok. I czego możemy tutaj się spodziewać, na co warto zwrócić uwagę? W pierwszej kolejności trzeba pamiętać, że jest to centralny interfejs, który się pokazuje każdemu uprawnionemu użytkownikowi. Będzie się on delikatnie różnił wraz z upływem czasu i waszego korzystania z AWS-u, ale to będą nieznaczne kosmetyczne zmiany. Pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to w jakim regionie jesteśmy. Prawy górny róg, w tym momencie zaznaczona Virginia. Po kliknięciu w ten drop-down mamy listę wszystkich 25 regionów i możemy bez problemu wybrać, w którym kierunku chcemy zmierzać, jeżeli chodzi o naszą infrastrukturę. No i na koniec oczywiście lista serwisów. Biorąc pod uwagę, że w chwili obecnej jest ich ponad 170 w różnych kategoriach, zdaję sobie sprawę doskonale z tego, jak oszałamiający ten wybór może być. Więc spróbujmy pójść jeszcze krok niżej i zastanowić się, czego powinniśmy użyć na początek i co powinniśmy wiedzieć. Jak pamiętacie, mamy trzy warstwy w naszej aplikacji, którą będziemy chcieli pokazać. Czyli frontend, serwer i storage. Zacznijmy od tego ostatniego, przechowywanie danych w chmurze. Tutaj z pomocą przychodzi nam Amazon Simple Storage Service, czyli potocznie Amazon S3, który tak naprawdę jest miejscem, gdzie możemy przetrzymywać pliki i obiekty w miejscach nazwanych bucketami, wiaderkami. Co jest ważne, sam storage S3 jest nielimitowany w żaden sposób. We wszystkich centrach danych AWS dbamy o to, żeby to miejsce na dyskach nigdy się nie skończyło i żeby był jego odpowiedni zapas. Gdzie klienci płacą tylko i wyłącznie za realne zużycie w gigabajtach w danym miesiącu. Co jest ważne do zapamiętania, to to, że jest limit wielkości pliku na S3, który w chwili obecnej wynosi 5 terabajtów. Czyli większych plików po prostu nie możemy tam umieszczać. Oprócz tego, samo S3, ze względu na to, że jest to jedna z najstarszych usług AWS-u, tak naprawdę od początku była projektowana na wysoką dostępność i odporność. W chwili obecnej to jest 11 dziewiątek trwałości, czyli jest bardzo mało prawdopodobne, że będziemy w stanie stracić plik wgrany do S3. Jeżeli myślimy sobie o takim Amazon S3, o możliwości przetrzymywania plików w chmurze, od razu do głowy powinno nam przychodzić parę zastosowań. Po pierwsze, przetrzymywanie backupów. Po drugie, możemy stamtąd serwować obrazki. Po trzecie, inny kontent statyczny, typu dokumenty, każdy inny rodzaj plików, który potrzebujemy w jakiś sposób archiwizować lub aktywnie udostępniać w aplikacji. Możemy też przetrzymywać tam nagrania typu audio i wideo, skąd dalej skutecznie możemy je udostępniać naszym użytkownikom końcowym. I na koniec taki mini feature. Amazon S3 umożliwia nam odblokowanie czegoś, co się nazywa static hosting. Czyli nie potrzebujemy serwerów do tego, żeby nasza strona statyczna, na przykład bloga, była hostowana. Możemy wgrać nasze pliki, index.html do tego paketa S3, odblokować static hosting i gotowe. Nasza strona będzie hostowana. Drugim przykładem storage'a w chmurze jest Elastic Block Store, czyli Amazon EBS. Amazon EBS to tak naprawdę dysk twardy w chmurze. Jest to urządzenie, które możemy skonfigurować na potrzeby naszej bazy danych albo na potrzeby naszego wirtualnego serwera w chmurze i będzie on przetrzymywał dla nas dane w sposób trwały. Co jest ważne, wszystkie wolumeny danych są bronione poprzez replikację. To znaczy, że nawet jeżeli hardware'owo jakiś dysk by uległ zniszczeniu albo błędom, to Amazon przetrzymuje dla Was kopię w taki sposób, żebyście mogli ją odtworzyć. Oprócz tego bardzo fajnym featurem jest to, że mamy wbudowane w te wolumeny szyfrowanie i możliwość robienia snapshotów.
Szyfrowanie, czyli każda dana zapisana na wolumen zostanie z automatu zaszyfrowana naszym kluczem albo kluczem wygenerowanym przez AWS, dzięki czemu dane będą bezpieczne, nawet jeżeli ktoś spróbuje dobrać się do serwera. Z drugiej strony snapshoty pozwalają nam robić tak naprawdę backupy wszystkich informacji, które na tych dyskach twardych się znajdują. Mam nadzieję, że do tej pory wszystko jest ok, bo przejdziemy do troszeczkę cięższego tematu, którym jest sieć w AWS-ie. I tutaj pojawia się konieczność właśnie rozumienia tych regionów i availability zones, ponieważ Amazon Virtual Private Cloud poniekąd do nich się odnosi. A więc z górnego punktu widzenia VPC to jest inaczej wyizolowana wirtualna sieć w chmurze. Stopień izolacji jest dość wysoki, ponieważ jest ona niezależna od innych kont i innych sieci w obrębie AWS-u, nawet w ramach tego samego konta, które do Was by należało. W ramach tej usługi mamy możliwość routowania ruchu, mamy możliwość tworzenia podsieci, mamy możliwość nadawania tak naprawdę zakresów IP i adresacji i wiele, wiele innych feature'ów. Niemniej jednak sama obsługa na podstawie infrastruktury, którą tworzymy pod typowe rozwiązania, jest dość prosta i łatwa do wyklikania. Dość istotnym aspektem tutaj jest aspekt bezpieczeństwa. Amazon VPC daje nam na dwóch poziomach możliwość kontrolowania ruchu. Access Control listy kontrolują ruch na poziomie całej sieci i podsieci, sterując, które porty, bloki, reguły są dozwolone, a które nie. Z kolei security grupy przypisane bezpośrednio do zasobów, takich na przykład jak wirtualny serwer, pozwalają nam w sposób aktywny decydować, kto powinien do serwerów mieć dostęp, a kto nie. I tak oto, patrząc na ogólne rozwiązanie, mamy tutaj AWS Cloud, czyli ta największa czarna ramka, to jest nasze konto AWS. Wybieramy jakiś region, powiedzmy Frankfurt. W obrębie tego regionu frankfurckiego mamy do czynienia z VPC, czyli nasz Virtual Private Cloud to jest jakaś pula adresów, prywatna podsieć, w której będziemy stawiać nasze instancje, czyli wirtualne serwery. I teraz wchodzi nam koncept subnetów, czyli podsieci. W ramach strukturyzowania sieci możemy decydować na dowolny podział w podsieci, żeby logicznie sobie zarządzać zasobami. Ale oprócz tego istnieje możliwość tworzenia tak zwanych publicznych i prywatnych podsieci. Co to znaczy? Publiczna podsieć to jest taka podsieć, która ni mniej, ni więcej ma dostęp do internetu i internet ma dostęp do niej. To powoduje, że z automatu wszystkie zasoby, które się w niej znajdują, stają się publiczne, dostępne publicznie. To mogą być na przykład web serwery. Z drugiej strony mamy też część takich rozwiązań w naszej architekturze, na przykład bazy danych, których nie chcielibyśmy udostępniać na świat. Co powoduje, że tutaj z pomocą przychodzi private subnet, czyli podsieć, która nie ma dostępu do internetu, a internet też nie ma dostępu bezpośrednio do niej. Oczywiście można to dowolnie konfigurować i sprawić, żeby prywatna podsieć jednak mogła wychodzić do internetu, ale tylko i wyłącznie przez autoryzowane firewall wewnątrz naszej korporacji. Mam nadzieję, że to jest jasne. Pojawił się tutaj koncept instancji. Instancje to są inaczej wirtualne serwery. Znajdziemy je w usłudze, która się nazywa Amazon Elastic Compute, czyli Amazon EC2. To nic innego jak wirtualne serwery i moc obliczeniowa w chmurze. Co najważniejsze, to bezpieczne, dostosowywalne, elastyczne serwery, które możemy wybrać w zależności od tego, jaką mamy potrzebę. Mamy bardzo szerokie i bogate portfolio instancji, od tych generycznych pod web serwery, przechodząc przez te, które są skupione na analityce i rozwiązaniach dookoła przetwarzania high performance computing, czyli bardzo szybkiego, bardzo wydajnego, kończąc na rozwiązaniach machine learningowych, gdzie AWS produkuje również swoje procesory, które dostarczają lepszy performance na potrzeby na przykład uczenia maszynowego.
Najważniejsze w obrębie EC2 jest to, że w dowolnym momencie możemy podnosić i obniżać zużycie naszych serwerów w zależności od tego, jaki mamy ruch na platformie. I tak naprawdę skalowanie w górę i w dół odbywa się w ciągu kilku minut, co powoduje, że nasz rachunek jest dostosowywany do tego, jak tak naprawdę korzystamy z platformy. Wyobraźcie sobie, prowadzicie sklep e-commerce'owy w Polsce. W ciągu dnia oczywiście możecie odnotować wysoki ruch, wasze maszyny się skalują do 10 instancji, żeby ten ruch obsłużyć, zakupy idą bardzo dobrze, cudownie. Ale po godzinie 22 tak naprawdę ruch spada do pojedynczych jednostek. Więc po co utrzymywać te 10 serwerów? Mogą się one automatycznie zeskalować do 2, które bez problemu utrzymają platformę do rana, a dzięki temu my za pozostałe 8 nie płacimy kompletnie. Tak więc, przechodząc jeszcze raz do tych benefitów Elastic Computingu, czyli Amazon EC2, mamy tą elastyczność. Tak naprawdę dostosowujemy się do tego, czego oczekują od nas użytkownicy. Mamy pełną kontrolę, czy to w sposób automatyczny, czy poprzez konsolę, tak jak jest to tutaj pokazane na slajdzie, możemy zatrzymywać, wznawiać pracę dowolnych maszyn. Elastyczność to od nas zależy, z jakich zasobów korzystamy. Jeżeli potrzebujemy coś bardzo szybko przeliczyć, ale tylko i wyłącznie w tym krótkim momencie czasu, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wynająć supermocną jednostkę, supermocny serwer, który ma wiele CPU i bardzo dużo RAMu, wykonać obliczenia w ciągu godziny i po godzinie go zamknąć i usunąć. Zapłacimy tylko za godzinę, a praca będzie zrobiona. Istotnym aspektem wszystkich usług AWS-a, ale też EC2, jest to, że występuje ona z natywną integracją do pozostałych usług. W trakcie dema zobaczycie, jak łatwo do EC2 podmontowuje się EBS-y, w jaki sposób tak naprawdę, jak łatwo jest ją osadzić w VPC czy subnecie. I tych usług dookoła instancji i tego wirtualnego computingu jest bardzo dużo. Fajne właśnie jest to, że nie wymaga to od nas bardzo głębokiej wiedzy, żeby zacząć. Kolejnym pozytywnym aspektem jest to, że ten cały Compute Engine jest tworzony, żeby zapewnić maksymalną stabilność. W tej chwili SLA jest 99,99, jeżeli chodzi o dostępność, i AWS dokłada wszelkich starań, żeby było coraz lepiej. Oczywiście nie można by było tutaj mówić o żadnej usłudze AWS-u, nie wspominając aspektów bezpieczeństwa, oprócz security groups, które są przypisane bezpośrednio do instancji naszych serwerów, gdzie regulujemy, jak wygląda ruch. Mamy możliwość też kreowania innych aspektów, takich jak Web Application Firewall, czy chociażby enkrypcja danych, które trafiają do naszego serwera. Na koniec, w różnych opcjach billingowych, biorąc pod uwagę, że za serwery Linuxowe płacimy by the second, tak naprawdę mamy możliwość wynajęcia taniej infrastruktury, która dostosuje się do naszych wymagań, i zrobić to bardzo prosto. Mam nadzieję, że te podstawy, jeżeli chodzi o teorię, wystarczą do tego, żebyśmy płynnie sobie przeszli tak naprawdę przez środowisko AWS. W jaki sposób możemy skutecznie teraz coś na AWS-ie postawić za pomocą wspomnianych usług. Dołączcie do mnie w konsoli. OK. Zalogowałem się do platformy AWS. Jesteśmy w AWS Management Console. Jak widzicie, obecnie jestem w regionie Irlandii, ale kliknięcie w którykolwiek z tych linków spowodowałoby przeniesienie do innego regionu. Ja pozostanę w Irlandii póki co. Mamy tutaj listę wszystkich usług i serwisów, która, jak już wiemy, jest dość oszałamiająca. Na całe szczęście nie wiemy, gdzie zacząć. Tak więc, pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to usługa AWS CloudShell. Jest to funkcjonalność dodana stosunkowo niedawno do konsoli. Po kliknięciu w ikonę zostaniemy przekierowani do terminala, który jest hostowany po stronie clouda, a udostępniany użytkownikom przez tak naprawdę przeglądarkę.
Jak widzimy, przychodzi on z setem preinstalowanych narzędzi i języków programowania. Per region dostajemy 1 GB miejsca. No i sesje są przechowywane. Ponieważ mamy tutaj już skonfigurowane narzędzia, fajnym aspektem korzystania z tej konsoli jest fakt, że korzysta ona z tych samych uprawnień, z których korzysta zalogowany użytkownik. Co powoduje, że mogę spróbować wylistować wszystkie bakety w obrębie S3. Jak widzimy, nie ma tam żadnego. Więc spróbujmy sobie jakiś stworzyć. Polecenie w command line jest dość proste, intuicyjne, czyli AWS S3, MB to skrót od make bucket i podajemy nazwę, która nas interesuje. Co jest istotne, nazwa musi być globalnie unikatowa. Jeżeli jest już zajęta, istnieje w jakimkolwiek innym miejscu w S3 na świecie, nie uda nam się stworzyć naszego bucketu. Jednak w tym wypadku mieliśmy szczęście. Nikt tego bucketu wcześniej nie stworzył. Spróbujmy sobie teraz wylistować. I tak oto w bardzo prosty sposób możemy sobie zarządzać z terminala poleceń naszym S3. Zobaczmy od drugiej strony. Jak to wygląda od strony wizualnej w konsoli do zarządzania? Jeżeli sobie zeskrolujemy do sekcji Storage i klikniemy na S3, zostaniemy przekierowani do samej usługi. O, widzimy już, że nasz bucket został chwilkę temu stworzony, dzięki czemu możemy zacząć już na nim operować. Po wejściu do bucketu widzimy, nie ma w nim żadnych obiektów, w związku z czym spróbujmy sobie coś wgrać. Dodajemy pliki. Ja tutaj już wcześniej przygotowałem dwa pliki, index.html i aws.logo. Tak naprawdę żadne dodatkowe ustawienia na ten moment nas nie interesują. I wgrywamy. Po sekundzie pliki są już umieszczone w chmurze, co powoduje, że mamy ich bezpieczną kopię, ale też możemy zacząć je wykorzystywać do tego, by udostępniać je innym użytkownikom. Każdy z plików ma przypisany object URL, czyli link, pod którym fizycznie się znajduje. Po kliknięciu w link zaraz po wgraniu, przy obecnych ustawieniach bucketa mamy odmowę dostępu do pliku. Dzieje się tak, ponieważ wszystkie pliki i dostępy domyślnie w chmurze Amazona są zabronione. To my jako użytkownicy musimy wyrazić zgodę na to, żeby dany obiekt był serwowany publicznie. Co możemy zrobić chociażby z zakładki Permissions. Jeżeli sobie wyedytujemy tutaj ustawienia, to możemy powiedzieć, że Everyone Public Access Read. Oczywiście od razu jesteśmy ostrzegani o tym, że jest to niebezpieczna akcja, ponieważ dajemy dostęp publiczny do każdego, kto tylko odkryje adres tego pliku, ale w tym wypadku akurat to jest zamierzony efekt. Jak widzimy, po Access Denied nie ma śladu, widzimy załadowane logo. Fajnie, ale tak jak wcześniej wspominałem, Amazon S3 posiada jeszcze jeden świetny feature, którym jest Static Hosting, czyli możliwość tak naprawdę wystawienie na świat stron www tylko i wyłącznie poprzez odblokowanie tej opcji w konfiguracji S3. Na tą chwilę jest disabled, więc go odblokujemy. Mówimy, chcemy uruchomić static hosting. Nasz plik nazywa się index.html. Nie chcemy żadnych dodatkowych ustawień. Zapisujemy. Po chwili tak naprawdę naszemu bucketowi jest przydzielony adres DNS, czyli nazwa bucketa plus rozszerzenie regionu amazonaws.com, pod który możemy spróbować się dobić. I znowu, domyślnie nasz plik index.html jest broniony, nie jest publiczny. Więc żeby oglądać tą stronę, musimy pozwolić na dostęp do niego.
Możemy to zrobić z innego miejsca, zaznaczając gig w bakecie, klikając na Actions i klikając na opcję Make Public. Znowu jesteśmy ostrzegani. My wiemy, co robimy, więc OK. I w tym momencie nasza strona HTML się ładuje. Jak widzicie, odblokowanie hostingu jest banalnie proste. Ta opcja współgra z każdą statyczną stroną, czy jest ona napisana w Angularze, czy gołym HTML-u, czy HTML-u 5, nie ma znaczenia. Każdy może zacząć korzystać z tej opcji od zaraz. No dobrze, skoro pozbyliśmy się serwerów, jeżeli chodzi o hostowanie stron internetowych, to jednak mimo wszystko ta logika backendowa też warto by była, żeby była obsługiwana. Spróbujmy sobie utworzyć podstawowy serwer i zobaczyć, czy jest to równie proste jak utworzenie zasobów na S3. Jak widzicie, nie mam w tej chwili żadnych instancji odpalonych, więc wchodzę w Launch Instances. I pierwszy ekran, pierwszy krok z 7 tak naprawdę to jest możliwość wybrania systemu operacyjnego, który mnie interesuje. Ja wybiorę tutaj domyślny obraz 60-bitowy Linux 2 od Amazona. Po wybraniu obrazu jesteśmy przekierowywani na ekran Instance Type. To tutaj właśnie możemy wybrać, która instancja, jakiej wielkości, jakie zasoby nas interesują na nasz serwer aplikacji. Jak widzicie, mamy tutaj kolumnę Virtual CPUs i Memory i w zależności od wielkości instancji ta liczba się zmienia. Free Tier, tutaj ta instancja zaznaczona jako Free Tier, to jest instancja, która jest za darmo przez pierwsze 12 miesięcy użytkowania AWS-a po rejestracji. W miesiącu mamy możliwość eksperymentowania na tej instancji dowoli. I ją właśnie wybiorę teraz. W następnym kroku jesteśmy poproszeni o wybranie kilku dodatkowych aspektów konfiguracyjnych związanych z sieciami i z tym, jak ta instancja ma się zachowywać. Więc tak, nas interesuje jedna instancja. Jeżeli chodzi o VPC, każde konto w każdym regionie domyślnie ma jedno domyślne VPC utworzone, z którego można zacząć korzystać od zaraz i tak będzie tym razem. Mamy możliwość wybrania jednej z subnets i tutaj, jak widzicie, subnety są przypisane do różnych części naszego regionu. Tak naprawdę to one reprezentują różne availability zones, czyli później skalując aplikację możemy zadbać o to, by była ona hostowana w różnych miejscach w regionie, dzięki czemu uzyskamy większą dostępność i odporność. Wybierzmy jakąkolwiek na tą chwilę. Tak, chcemy, żeby nasza instancja miała przypisany domyślny publiczny adres, ponieważ będziemy próbowali się do niej dostać, więc na tą chwilę jest to opcja, która nas interesuje. Pozostałe opcje zostawię bez zmian, ponieważ nie mają one większego wpływu na to, co chcemy zrobić. Jedna rzecz, którą dodatkowo chcę dokonfigurować, to jest Advanced Details User Data. To jest obszar, który przyjmuje polecenia typu Bash, Cloud Init, pozwalające na zautomatyzowanie pierwszych kroków po wstaniu serwera wirtualnego. Tutaj tak naprawdę instaluję Apache w sposób automatyczny, czyli każdy wstawiający serwer z tą konfiguracją będzie sam sobie instalował Apache i wystawiał go na świat jako aktywną usługę. Możemy przejść dalej. Kolejny krok, przypisanie wirtualnego dysku w chmurze do naszego wirtualnego serwera w chmurze. Domyślnie mamy tą partycję rootową, w sensie dysk rootowy, na którym jest zainstalowany system operacyjny. Możemy zdecydować się, żeby zwiększyć jego rozmiar, powiedzmy do 10-100 GB oraz wybrać klasę tego wolumenu. Te klasy różnią się od siebie zarówno możliwościami wydajnościowymi, jak i przeznaczeniem, jeżeli chodzi o przetrzymywanie danych. Zostawię to tak, jak jest. W zupełności standardowy SSD mi tutaj wystarczy. Kolejna opcja. Możemy od razu na etapie tworzenia instancji
zaznaczyć, czy chcemy, żeby dane trafiające na dysk były zszyfrowane z automatu. Nasza opcja. W kolejnym kroku mamy możliwość otagowania zasobów. Tagowanie to nic innego jak opis, który będzie nam jednoznacznie pokazywał i mówił we wszystkich raportach, czym dany zasób jest. Dobrą praktyką jest opisywanie tagów, żeby potem można było szczegółowo śledzić, co w jaki sposób jest używane. Ja na pewno chcę nazwać nasz serwer. Interesowałoby mnie też, do jakiego unitu biznesowego on należy, w tym wypadku do IT. Przedostatni krok to stworzenie security grupy. Tak jak mówiliśmy sobie wcześniej, security grupa odpowiada za zarządzanie dostępem z punktu widzenia komunikacji sieciowej do zadanego zasobu, w tym wypadku do naszej instancji EC2. Więc po raz kolejny tworzymy nową security grupę, opisujemy ją sobie tak, żeby była ona jednoznacznie identyfikowalna, no i wybieramy protokół HTTP na porcie 80. W tym wypadku może być on udostępniony dla całego internetu, ale też nic nie stoi na przeszkodzie, żebym ograniczył to tylko i wyłącznie do swojego adresu IP, co właśnie zrobiłem. Na końcu jesteśmy poproszeni o przegląd konfiguracji. Jeżeli wszystko się zgadza, klikamy na Launch i mamy możliwość wybrania lub stworzenia nowego klucza. Klucze są to, tak naprawdę to jest plik dostępowy do naszej instancji EC2. Bez niej, bez tych kluczy nie będziemy w stanie zalogować się na instancję fizycznie i nic na niej zrobić, dokonfigurować ani sprawdzić. Ja już wcześniej utworzyłem sobie ten klucz, chociaż tutaj w dropdownie jest opcja otworzenia nowego. Ja się zdecyduję na wykorzystanie tego, który już wcześniej pobrałem. I klikamy na Launch Instance. Po chwili komunikat, że nasza instancja jest uruchamiana, więc idziemy do View Instance. Tutaj widzimy, że już wcześniej odpalałem sobie instancję. Nas interesuje tylko ta, która będzie tak naprawdę uruchomiona. Co możemy sobie wyfiltrować po instance state. Ta konfiguracja chwilkę zajmuje. O, jak widzimy, już weszła w tryb running. Damy jej jeszcze kilka sekund na to, żeby dokonfigurowały się te kroki ustawione do automatyzacji, ale jak już widzimy, mamy ustawione publiczne IP maszyny, czyli jest ona dostępna na świat. Spróbujmy zatem zobaczyć, czy odpowie nam serwer Apache. Proszę bardzo, odpowiedział. Co jest istotne w tym całym ćwiczeniu, to zauważcie, że w ciągu niecałych 2 minut byłem w stanie wyklikać podstawowy serwer Apache i go uruchomić. Samo skalowanie instancji i inicjalizacja, czyli instalacja pakietów, odpalenie Apache zajęła może 30 sekund. I to jest właśnie ta potęga i prostota chmury w czystej postaci. I myślę, że to jest dobry moment na tym, żeby wrócić do prezentacji. Mam nadzieję, że zaprezentowane demo dały Wam poczucie, jak prosto, szybko i łatwo jest zacząć swoją przygodę z chmurą i zbudować coś, co jest namacalne. Spróbujcie sami. Ja na koniec chciałbym zrobić takie krótkie podsumowanie dzisiejszej sesji. I chciałbym, żebyście z niej wynieśli 3 podstawowe rzeczy. Po pierwsze, z chmurą dostajecie zwinność. To znaczy, że tak naprawdę możecie brać i używać takich zasobów, jakich naprawdę potrzebujecie. W momencie, w którym przestajecie z nich korzystać, przestajecie za nie płacić. W ten sposób można wykonać wiele eksperymentów na wielu różnych gruntach, które na pewno przyniosą wiele korzyści dla Waszego biznesu albo zespołów projektowych. To oczywiście prowadzi do innowacji. Skoro macie dostęp do chmury,
w której nie musicie komitować się do niczego. Dlaczego mnie nie zacząć korzystać z najgłębszego i największego setu serwisów, feature'ów, które cały czas rosną i dostarczają nową wartość? Innowacja, wszyscy stoimy na jej straży i powinniśmy czerpać garściami, skoro mamy taką możliwość. Ostatnia rzecz to prostota. Mamy mnóstwo dokumentacji, przykładów, blog postów od zespołów AWS-owych i nie tylko. Ludzi, którzy od lat parają się chmurą, które pozwalają bardzo szybko wystartować i zaadresować niemalże każdy problem techniczny i biznesowy. Tak więc zachęcam Wam, spróbujcie. A nuż wyjdzie z tego coś fajnego. Na koniec chciałem jeszcze przypomnieć, że w obrębie naszego AWS-a cały czas prowadzimy rekrutację. Aktywne stanowiska są wylistowane na stronie. Aplikujcie, jeżeli tylko macie ochotę. Oprócz tego prowadzimy AWS Polska fanpage na Facebooku oraz kanał też AWS Polska na YouTubie, gdzie znajdziecie wszystkie nagrania z poprzednich sesji, dedykowanych treningów. Również sesje z Awesome Weeka też się tam znajdą. I na koniec zapraszamy do uczestnictwa w meetupach, które są również organizowane i współtworzone przez nas zespół pod kryptonimem AWS Polska. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i zapraszam do zadawania pytań. Cześć.